Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140, witam was w odcinku pierwszym z serii Minecraft z modami. Dokładnie dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować Forge'a. Bez tego nie polecimy dalej, bo wszystkie modyfikacje, które ja przedstawiam później, są na Forge'u. No dobra, jedna jest na modladerze, ale ja osobiście preferuję Forge'a. Jak oczywiście musimy znaleźć naszego Forge'a w Forge Minecraft. Dobra, mamy tutaj Forge'a, download Forge'a i jak widać mamy ten, tutaj mnóstwo tych. Jeśli wybieramy sobie na przykład wersję Forge'a, którą chcemy, na przykład, nie wiem, tu mamy 1.7.2, weźmiemy sobie rekomendowaną wersję, to jest wersja 1.0.6, a to jest wersja 85, nie wiem, ale sobie ściągniemy na przykład tą ostatnią wersję. Najprostszym sposobem jest zrobienie po prostu installer, kliknąć installer. Przejdziemy na AdFly'a, oczywiście nie wpisujemy tu nic, bo to by była lipa! Nie chcemy płacić 4.982 czy jakieś inne pierdoły. Ojejku. Tylko klikamy skip ad. Okej, okay. Bierzemy zachowaj. Przechodzimy do folderu, no, znaczy możemy to otworzyć od razu, albo przechodzimy do folderu, w którym mamy to zainstalowane i klikamy dwukrotnie. Jeśli nie macie takiej ikonki jak ja, wybieracie otwórz za pomocą i Java. TM Platform C Binary. Okej, wobec tego mamy już ten okienko, które się nam otworzy. No i co dalej? Install client, wybieramy folder, oczywiście folder domyślny Minecrafta. Okej, Forge został zainstalowany. No to co, to możemy zamknąć. Lecimy tutaj, otwieramy naszego Minecrafta. Nasz kwadratowy Minecraft. Okej. Bierzemy jak na przykład nowy profil, weźmiemy sobie Forge. Co ten kursor tak dziwnie napierdziela? Mniejsza o to, w każdym razie potem bierzemy, szukamy w tym use version, musimy znaleźć wersję, którą chcemy używać. I to była wersja 1.8572. Ok, potem tylko save profile, mamy tu Forge'a. Aha, no tak, edit, to będzie Forge 1.0.8.5. Będzie ładnie, ok. I play. Jeśli mamy jakieś modyfikacje, powinno nam się automatycznie odpalić. Ja przy okazji zaktualizowałem Forge'a. Ok, odpala się nam Minecraft, Minecraft. O, jak widać, już mi się odpaliło okienko z mojej roster spaka i ja w sumie już mogę grać. Tylko paczkę zasobów sobie zdejmę, bo mogę. Ok, wejdę sobie na dowolny świat. Okej, okay. Jak widać, no normalnie wszystko, jak widać, mody są, jest mod po prawej. Jak widać, nie wiem, ten modyfikacja, ta modyfikacja działa, custom NPC pewno też działa, jak widać, wszystko działa. No to cóż, to już chyba wszystko, jeśli chodzi o instalowanie Forge'a. Instalacja w obecnej wersji jest po prostu banalna! Bananalna! Nikt nie spodziewa się bananów, bo to była banalna modyfikacja. Dokładnie banalna instalacja, banan. W każdym razie, jeśli oczywiście modyfikacja się wam spodobała, prezentacja, także nie zapomnijcie ocenić pozytywnie. Jeśli chodzi o Optifine'a, to najprawdopodobniej najnowszą wersję instaluje się podobnie. Znaczy nie, są dwa sposoby. Albo w taki sposób, taki sam, ale wtedy już nie mamy Forge'a. Albo skopiować po prostu Optifine'a do folderu mods, który znajdziemy tutaj. Flaga R, procent updata, Minecraft i tu wrzucamy Optifine'a. Ja niestety nie potrzebuję Optifine'a, ale jeśli ktoś potrzebuje, to wtedy go tu wrzuca. No i cóż, to już wszystko, jeśli chodzi o instalację. Ja już się będę z wami żegnał. Oczekujcie oczywiście kolejnych modyfikacji i pozdrawiam. A nikt nie spodziewa się bananów, bo to...